Wygląda to tak. Podjąłem się tego niewdzięcznego zadania i muszę od razu przyznać skromnie, że uzyskałem rewelacyjne rezultaty. Zamiast tradycyjnej tuby z pastą do zębów, urządzenie tego typu. Freon? Nie, proszę pana, żaden freon. Otóż to jest właśnie cała istota pomysłu. Tutaj w środku jest coś niesłychanie pomysłowego. O, taki tłok, który wypycha pastę do zębów bez udziału żadnego gazu. Robi to precyzyjnie. Aha, i tu jest właśnie cała idea mojego pomysłu. Od dołu zaczepione na specjalnej sprężynce przypominającej trochę kijek narciarski, a ten pręt w środku to nie jest zwykły pręt, tylko on ma specjalne nacięcia. Tak jak gdyby gwint, po którym wspina się do góry, wypycha pastę w ściśle dozowanych strasznie ilościach. To skomplikowane. I ile części? I wyobraża pan sobie teraz, że ktokolwiek przyjmie to do produkcji, do automatycznego składania? Absolutnie sobie wyobrażam, bo to jest po to właśnie zrobione. Proste, eleganckie i inne niż było dotychczas. Albo coś takiego. Zwykłe kartonowe pudełko, które otwiera się w taki oto sposób i zamyka równie prosto, ładnie i skutecznie. I co jest ciekawe, to jest wycięte z jednego kawałka kartonu. Wydawałoby się, że nie sposób tu już wymyśleć nic innego, a jednak udało się. Radio Taxi. Proszę czekać na przyjęcie zamówienia. Nie wiadomo co prawda, czy szwedzka centrala taksówkowa równie miłą zapowiedzią wita swoich klientów, ale pewne jest, że wkrótce będzie wysyłać do nich taksówki nowej generacji. Może być płyta kompaktowa, może być i kompaktowa taksówka. Z zewnątrz mała, w środku przepastna, kierowca jest całkowicie odgrodzony od pasażerów, sporo miejsca na bagaż i wystarczająco dużo dla nóg pasażerów. Trzy osoby siedzą wygodnie na tradycyjnej kanapie, a dla czwartej przewidziano składany fotelik, który zwija się, gdy jest niepotrzebny. Wygodę wsiadania zapewniają przesuwane prawe drzwi, które w dodatku nie blokują ruchu na chodniku. Projektanci wnętrza uwzględnili nawet zalecenia ortopedów. Volvo to, jak wiadomo, synonim bezpieczeństwa. Oprócz pasów, nowa taksówka ma nowy system bezpieczeństwa. Wszystkie zegary kontrolne i dźwignie umieszczono tak, by były w zasięgu wzroku i ręki. Po prostu zgodnie z zasadami ergonomii. Tuż za swoim fotelem kierowca ma stolik do pisania z lampą, pancerny sejf na pieniądze i kosztowności, a także małą lodówkę, a w lodówce zimne, nie, wcale nie piwo, oranżadę. Ścianki i okna oddzielające kierowcę od kabiny pasażerskiej są kuloodporne. Pasażer płaci za kurs, wrzucając pieniądze do specjalnej kasetki. Na razie ta eksperymentalna taksówka przewozi tylko czterech pasażerów, ale projekt jest tak elastyczny, że z łatwością można go zamienić w mikrobus czy ambulans. Radio Taxi. Proszę czekać na przyjęcie zamówienia. Ciekawe tylko, jak długo. Sądząc jednak po aktywności szwedzkich wynalazców, bardzo krótko. Pan Brodern Lundberg ze Szwecji stworzył pojazd, który robi to, czego nie umiał żaden przed nim, a różni się od poprzedników zaledwie drobiazgiem. Nową, genialną koncepcją koła. Na obwodzie zamiast opony 8 swobodnie obracających się wałków umieszczonych pod kątem 45 stopni do osi. I już. Reszta to tylko zasada składania ruchów. Sterowanie przy pomocy jednego manipulatora. Ruch dźwigni do przodu, jedziemy do przodu, do tyłu, do tyłu. Skręcenie lewarka i pojazd zaczyna piruet wokół własnej osi. Na razie jest to maszyna eksperymentalna, ale już planuje się budowę serii futurystycznych pojazdów, które być może odmienią ideę ruchu kołowego. No i jak, panie kierowniku, nadaje się, kupuje pan to, czy nie? Nie jest. Bo co? Ale
no powiedzmy, no tak, normalne koło to ma jeden taki punkt, prawda, w którym wiadomo i łożyska, kłopot, smarowanie i tak dalej, a tu takich punktów jest jeden i ile tam było, osiem, nawet dziewięć, o jest, to jest skomplikowana sprawa. A poza tym trzeba by w tym momencie na przykład zapomnieć już o pneumatycznym ogumieniu i znowu nie jest dobrze. Pan to nie zawsze znajdzie jakieś kłopoty, naprawdę to jest przecież... Zresztą ja już mówiłem, że jakby Edison wpadł, to też by pewnie tutaj nie niczego... Go. A nie, było go. A to, co to, przepraszam, jest? Kto to przyniósł? Tak, bo to ciekawie dość wygląda. A to byli tacy przed panem tutaj. Aha. I co, też nie dostali przynieśli patentu? Nie, to jest niby nowa żarówka, to nazwali to PL. I świeci jak 60, a naprawdę ma 7 watów. No tak mówią, nie mierzyłem tego. Rewelacja po prostu. Nie, patent na to? Źródło światła. No wie pan, tu jest parę szczegółów, które nadają się do patentowania. Na przykład tu jest taki przepust między tymi rurkami. Także wyładowanie biegnie jedną rurką przez przepust do drugiej i tak dalej. Dość ciekawe rozwiązanie na tym. No takie rzeczy dają się patentować, ale nowość? No wie pan, w dziedzinie źródeł światła dziś spodziewać się, że w ogóle jeszcze będzie do wymyślenia cokolwiek nowego? Proszę pan. Tak wygląda zwykła żarówka. Owszem, daje światło. Ale daje także niepotrzebne ciepło. Dużo ciepła. 9 razy więcej aniżeli światła. Niepotrzebne. I kosztowne. A gdyby tak do wnętrza żarówki wstawić lustro? Ale lustro niezwykłe. Takie, które przepuszczałoby światło, ale odbijało ciepło i kierowało je z powrotem na żarnik. Taki obieg wtórny ciepła mógłby zaoszczędzić 35% zużywanej energii, ale w tym celu trzeba, tak jak kiedyś Edison, wynaleźć zupełnie nową żarówkę. I tak też się stało. Nazywa się Mighty Watt Saver, czyli potężny oszczędzacz watów. Każda szklana bańka to precyzyjny przyrząd optyczny, który pozwala skierować odbitą wiązkę ciepła wprost na drut żarowy. Dokładność potwierdzona próbami wynosi 1/10000 część milimetra. Szkło musi być bez najmniejszej skazy. W tym celu używa się dostarczanej pod ciśnieniem gorącej wody i procesów dejonizacji. Ten proces jest jeszcze unikatem w skali światowej. Tytanowa płytka pod wysokim napięciem jest bombardowana szybkimi jonami argonu. Uwalniane atomy tytanu łączą się z tlenem, pokrywając szklaną bańkę warstewką dwutlenku tytanu o grubości zaledwie 1/100000 części milimetra. A potem całą tę operację trzeba powtórzyć, tym razem używając płytki ze srebra. Na koniec jeszcze jedna warstwa dwutlenku tytanu. W ten sposób powstało niezwykłe lustro. Odbija ciepło, ale przepuszcza światło. Nakładanie kolejnych warstw jest kontrolowane przy użyciu światła laserowego. Sercem każdej żarówki jest drut żarowy, tej również, a więc trzeba go było także wymyślić na nowo. Super żarnik, który jest prawdziwą pułapką na światło. Dzięki wielokrotnemu skręceniu ma olbrzymią powierzchnię upakowaną w bardzo małej przestrzeni. Drut, z którego powstaje żarnik, jest zrobiony ze specjalnego gatunku molibdenu o wielkiej wytrzymałości na zmęczenie i ciepło. Laserowa spawarka dużej mocy łączy drut z żarnikiem. Telewizyjny monitor pozwala sprawdzić jakość każdego połączenia.